Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ten gołębnik, który widzimy tutaj na pierwszym planie przed nami, na pewno jest znany. Jest to gołębnik w czersku kolegi Sebastiana Ostrolnickiego, który jest tutaj, no dzisiaj jest już ogolony, nie jest tak zestresowany, ma już trzeci lot konkursowy. W międzyczasie od zeszłego tygodnia, kiedy byliśmy na tym pierwszym locie, Seba zorganizował jeszcze jeden lot, tak, konkursowy. To był lot numer 2, powiedzmy o tamtym locie, nim przejdziemy do tego. To był lot numer 2, który miałeś, tak? Tak. Z jakiej odległości tamten był? Tamten był 125 km, miejscowość Pałczyn-Zdrój. I my go też obserwowaliśmy, ale wtedy byliśmy u kolegi Maćka Wudzika w Kosakowie. Jest film nagrany przeze mnie tak, na oczywiście. Stronie. Tak, ale mówię, że my go obserwowaliśmy również, kibicowaliśmy, patrzyliśmy sobie właśnie. I między innymi ciekawostką było to, takie rozmawialiśmy, cztery gołębie, które tutaj biorą udział w rywalizacji, one są koszowane, ale one nie biorą udziału na zasadzie zdobywania punktów, gdyż nie zostały aktywowane tak jakby, a miały bardzo dobre czasy. Nie? Teraz no, też poszły taka, one. Taka w tym roku została przyjęta formuła, formuła w regulaminie i no, nie chciałem zmieniać, chociaż to dla mnie i dla uczestnika była korzyść, bo uczestnik chciałby teraz je aktywować. Ale jest za późno, no, niestety. Jest za późno, niestety. No, bo by zmieniało to bardzo klasyfikację. No nie chcemy, bo to i w asach by zmieniło. O, są gołębie! Co? Są gołębie, o mamy, a przy okazji, bo to jest lot numer 3, tak? To jest lot Resco, 160 km. Tak. One były wypuszczone o 7.35, pierwsze 4 sztuki się pojawiły. Teraz tam trzeba. Działa tam wszystko, bo mi tu tak znienacka. Mamy godzinę, którą? 9.30? 9.30 jest? Tak. Tak, o. Tu mamy kibica jednego, gdzie tylko jeden dopisał. No i my. O, ale popatrzmy. Siadają gołębie, siadają. Chodź, bagietkę. Kamil, zawołaj bagietkę. O, widzimy, siadają. Pierwsze 4 sztuki. Tak szczerze mówiąc mnie zaskoczyły, bo mnie też, bo właśnie, kurde, to jest 80 km na godzinę, bo 160 km macie lot. Wiatr się zmagał. 7.35 były wypuszczone, ale popatrzmy. Wchodzą. O. No to mieliśmy szczęście, bo tutaj sobie przyjechaliśmy 3 minuty temu. Patrzymy, 4. W międzyczasie nie ma nic. Zaraz zobaczymy. O, zaraz zobaczymy, czyli pierwszy tam jest. 2 weszły, więc zobacz Sebastian, a my sobie popatrzymy w międzyczasie, jak wchodzą. I 4 już weszły. Marczyk, Tomiczyk, Babiński. O, to sobie popatrzymy. O, to jest to właśnie. Kolegi Grzegorza Rybarczyka. Jest pierwszy, drugi spółki Tobiczyk, Babiński. Kolegów Fusowskich i Andrzeja i Sarzyńskich. No, kolega Andrzeja pozdrawiamy, bo kolega Andrzej ostatnio się czekał tutaj, czekał i miał chyba komplet gołębi, tak? Z 6. Seba. Sarzyński miał Andrzej z 6 chyba wszystkie wtedy, nie? Chyba wszystkie. Na pierwszym. A teraz też widzimy, gratulujemy. Szkoda, że 4 miejsce. Jeszcze jest premiowane pieniędzmi? Tylko 3, no widzimy. Ale mamy już 4 gołębie. Tak jak kolega zaznaczył, gołębie były wypuszczone o godzinie 7.35 bodajże, z tego co pamiętam, czy 7.30, tak? 35 i były pogoda była dobra i co ciekawe tutaj praktycznie jest teraz bezwiecznie i chyba też one leciały bez wiatru. Także pierwszych 4 zwycięzców z tego lotu już mamy, znamy ich. Widzieliśmy, tam jest jeden taki ciemny gołąb, 2 niebieskie i chyba jeden nakrapiany. O, czekamy w dalszym ciągu na gołębie. Tak się zagadaliśmy, że nawet nie zauważyliśmy. One z kierunku przyszły, Seba? W kierunku, o, tu kolega patrzył lepiej. Tu kolega z oddziału jest? No jasne, no przecież. Ale przedstawmy, kolega jest tutaj u nas skarbnikiem. Był i skarbnik 16-letni, 4 kadencje. Tutaj przeżył na tej nędzy cały. Dlaczego na nędzy? Spokojnie, tutaj prezes, skarbnik. O. Czekamy, popatrzymy. Bo teraz właśnie trochę wiatru się zrobiło, dlatego w mikrofonie będziemy słyszeć. No ale nic, gołębie już mamy. Tutaj kolega nam sygnalizuje, że jest kolejny gołąb. Gdzie on jest? O, jest, siada tam, 5. Nakrapiany. Widzimy. Też z kierunku przyleciał, co? No. Nie, to z kierunku tam, Resco. No, tylko tak z południa bardziej. O, ale już jest. Kamil, odczytaj, czyj 5. gołąb był. Kopernik 2, to Waldek Wojciuk, tak? Waldek, to jest? Tak. Koledze Waldkowi gratulujemy, tym bardziej, że za chwilę u kolegi Waldka będziemy. No na razie coś takie. Seba, oczywiście stres się pojawia, widzę. Pokażmy teraz przy okazji, Sebastian, poczekaj. Tutaj masz karmę, tak? Pokażmy. Czym ona jest doprawiona, powiedz. Takie drożdże.
preparat. Czy jesteś lojalny wobec tych osób, które tam po prostu reklamujesz na tym, czy nie? Tak. Używasz te produkty? Tak, tak. A te produkty Leśnej Doliny, które też tutaj dostałeś do testowania? Teraz dostały tutaj ten czosnek, cebula, ocet, tak? Od Leśnej Doliny. Pokażmy, jak to wygląda, bo to jest nowy produkt u Maćka Wójcika. Chcę tutaj tą firmę też trochę rozreklamować, ponieważ ta firma ma w pełni naturalne produkty również bodajże dla ludzi. Na stronie internetowej tam można zobaczyć, ale pokażmy, to są, o, tak wygląda pokrzywa, o, poczekaj, opakowanie tutaj. Wprawdzie nie mamy tutaj baneru reklamowego, ale my to pokażemy, o, tak wyglądają te produkty, to jest, o, taka mieszanka. Ten drugi to jest, to, i to było tak, pokaż, to pierwsze co miałeś to był czosnek, tu jest czosnek cebula, miód, ocet jabłkowy, taka mieszanka. Z firmy jeszcze raz pokażmy, Leśna Dolina, Maciek Wójcik też takie coś używa. My to po prostu dostaliśmy do testowania, tutaj Sebastianowi przekazaliśmy, to widzimy. I proszek na karmę, pokażmy tą pokrzywę jeszcze. Pokrzywa to, jak ktoś wie, o co chodzi, to jest pokrzywa, to co nas parzy, w niej to jest... Często z baksalu tutaj hodowcy używali, a to... Ale kwas mrówkowy jest. Dużo jest tańsza, nie? Tak, jest bardzo też wydajna przy tym. No i właśnie dzięki temu my możemy po prostu tutaj używać tego. Inne produkty będziemy też tutaj pokazywać, jeżeli tutaj Sebastian będzie je używał i opowie nam o ten... o tym, jak gołębie na to reagują i czy skutek jest jakiś tego stosowania. O, czekamy. 5 gołębi już mamy. Widzę, to szczerze mówiąc, takie słabsze gołębie przyszły, bo ten jeden to nawet miał kontuzję skrzydła, nawet na jeden lot nie poszedł. I tu widzę, że słabsze. Gołąb jest. No słabsze, ale dzisiaj są pierwsze. Są pierwsze, no na tym 1400 szybkość wyszła metrów na minutę, czyli taka tutaj normalna, kolega tak mówi, 1300, może 1400. Może mówi słabszy, ja powiem tutaj od siebie. Kiedyś 2 lata temu, kiedy tutaj od kolegi Sebastiana takiego słabego dostałem kiedyś jednego gołębia z dechlaka, bez obrączki nawet. To kolega chciał go nawet usunąć. Ja go wziąłem do takich, tam u siebie do gołębnika, do eksperymentów z lotami takimi powiedzmy zimowo-jesiennymi. To było tak, że gołąb ten twój, to jak 20 kilka wypuściłem, to był pierwszy, ten najsłabszy gołąb, którego ty chciałeś usunąć, on wyprzedził te takie dobrze przygotowane wszystko. On podejrzewam, miał taką presję do powrotu do tego gołębnika, gdzie latał, że nie, na nikogo się nie oglądał. I on w dalszym ciągu, no wprawdzie nie ma obrączki, ma taką zrobioną symboliczną obrączkę o numerze 2 plastikową, ale dał tak w dalszym ciągu. Tak mi się wydaje nawet, że tutaj przyszły gołębie dzisiaj hodowców, które do tej pory ci właśnie uczestnicy nic z tych poprzednich 2 lotów nie zdobywali, także się cieszę, ale że za każdym Sarzyński, razem... Przykładowo kolega Sarzyński miał 6 gołębi chyba, bodajże z tego co pamiętam, tu Andrzej był wtedy na locie. Ale się cieszę właśnie, że za każdym razem jakby inna czołówka jest. Nie? I będzie więcej zadowolonych. Więcej zadowolonych będzie tym samym. Nie? Tym bardziej, że w tym roku, w zeszłym roku tylko jeden gołąb pierwszy był nagradzany finansowo, w tym roku pierwsza trójka, czyli pierwszy tutaj 500 zł, drugi 300, a trzeci 200 zł. Także sobie popatrzymy, czekamy. No nam się też udało tutaj zdążyć, ja myślałem, że trochę później przylecą, bo pierwszy przyleciał, której? 9? Tam 1400 metrów na minutę miały, liczyłem tak z 2 godziny, ale to właśnie tak niecałe chyba 2 godziny było. Nie, 35? 30, bo 7.30 były wypuszczone, 30. Tak? Czy 35? Jeszcze dzisiaj lot się odbywa w miejscowości Miejska Górka, tam kolega Heniek Pawlicki. Pierwsze były 9.30, tak, czyli równo 2 godziny leciały. Szybkość dokładnie 1400.08.05. I sobie tutaj mamy chwilę, to popatrzymy. Może 4, że przyszły, o ten już miał spóźnienie. Tak, bo ten był, ale popatrzmy, one wszystkie, te pierwsze 4 przyszły razem, ale popatrzmy jeszcze, oglądnijmy u kolegi Henka Pawielickiego na naszym, na gołębniku w Miejskiej Górce, tam gdzie kolega Sebastian w zeszłym roku zwycięzca lotu finałowego, tak? Tak. Tak, zaraz zobaczymy, tutaj się u Sebastiana musi internet uruchomić. Zaraz zobaczymy, będziemy sobie widzieć na stronie internetowej. Na stronie internetowej będziemy mogli, zaraz sobie zobaczymy. U kolegi Henka, on gdzie też ma lot, też chyba 160 km, tylko nie pamiętam z jakiej miejscowości wypuszczono. Trochę wolno chodzi internet, ale to poczekamy, zaraz odpalimy i wtedy będziemy już wiedzieli więcej. Mamy, widzimy u kolegi Henka Pawlickiego. Miejsce wypuszczenia było Cybinka, też 160 km, podobnie jak u Sebastiana. Godzina troszeczkę wcześniejsza, 6.45. I pierwsze gołębie pojawiły się o godzinie 9.21, czyli też w sumie 10 minut tylko wcześniej i miały mniejszą prędkość. 1020, a my idziemy, bo mamy ten, bo mamy już kolejne tutaj gołębie. Są gołębie, ta jeden jest kolejny. Czerwony, tak? Nie. Czerwony, tak widzę. Dobrze. Jeden. U Henka już są gołębie też. Miały dużo mniejszą prędkość, 1000 coś, ale pierwsze się pojawiło 9.20, a 6.45 wypuścił z takiej samej odległości jak ty, 160 km około. No, widzimy. No, fajnie tak jest właśnie. Sezon lotowy trwa, a my sobie możemy nawet w tygodniu, nie tylko w weekendy, patrzeć na swoje gołębie, ale w
tygodniu przyjechać właśnie tak jak tutaj do Sebastiana. Wprawdzie gdzie kibiców za dużo nie ma, ale miejmy nadzieję, że później dopiszą. On tutaj w dalszym ciągu krąży. To będzie szósty. A ile zakoszowałeś wszystkich gołębi, przypomnijmy? 141 plus 4 gołębie te nieaktywowane. Tak. Siad. I wtedy będziemy widzieli, czyj to jest gołąb. Czy ty się domyślasz, znasz tego gołębia? Znaczy, te dwa takie charakterystyczne czerwone są. O, następny jest? O, jest następny. To będzie może prawdopodobnie kowaliczek babiński. Zobaczymy. Tak. No, zobaczymy. No wiesz, Sebastian, jak przyjdą w grupie, to źle. Jak przychodzą pojedynczo, to też jest. Widzę stres, nie? Ale. Popatrzmy. Zobaczymy, który z nich pierwszy wejdzie. Czy ten niebieski, czy ten czerwony, który był wcześniej. Oj, niebieski wszedł pierwszy. Mimo, że przyleciał trochę później, no tak już to się dzieje. Zaraz zobaczymy, czy to jest gołąb. A wracając tam do lotu w miejskiej górce. Kolega Henie chyba miał drugi lot konkursowy dopiero. Tutaj kolega ma trzeci. Teraz zobaczymy. O. Tu popatrzymy sobie u Sebastiana. To jest gołąb, szósty to był Henryk, figiel, ty musisz na E zmienić, bo Henryków nie ma, ale to... I kowaliczek babiński, czyli kolega dobrze powiedział, Sebastian, charakterystyczny gołąb, ciągle mają jeszcze prędkość 1292 i przyleciał ten 9.41, czyli 7 minut po tych pierwszych, 10 minut po tych pierwszych gołębiach. Czyli dzisiaj konkurs się wyczerpie, 41 czy 42 gołębie są do konkursu. Zobaczymy, bo ostatnio konkurs dosyć długo trwał z tego względu, że przyszło właśnie więcej gołębi w ciągu 10 minut i się przedłużył. Wszystkie gołębie, które przyszły na pozycjach od 1 do 121 wzięły konkurs, czyli w ciągu 30 minut, a dzisiaj z tego względu, że te gołębie jednak tu jakieś wyprzedziły, to jakby są przez to prediowane i mieli gołębi do konkursu dzisiaj. Czyli na razie mamy 33%. O, jest następny. Nie. Nie, to gapa. Cicho, cicho. A tam jest, nie, też gapa druga. Sroki, co? Dwie sroki to są. Ale może być, że z kierunku przyleciały. Dwie tak podleciały, ale nic, zobaczymy. Nic, czekamy w dalszym ciągu na kolejne ptaki. Tutaj nie wiem, czy widać, ale tam mamy bardzo dużą taką grupę gołębi, ale to chyba nie są gołębie Sebastiana, co? Tam taka grupa duża. Nie, to te, zobacz. Tu jeden jest. Tu jeden jest, jeden doleciał. Nie, ale to mogą być twoje, Seba. Nie. Zobaczymy. Tu mamy tego jednego na pewno, a tam ktoś trenuje. Może Rafał? Nie, to mogą być te, Seba. Nie, zobaczymy. W każdym razie tutaj gołąb chyba ósmy już. Szykuje się do lądowania. Ciągle krąży. Czekaj, koszowanie o której godzinie mieliście? Od 19.30 gdzieś tak zaczęło. A członkowie komisji ci sami co ostatnio? Był Kazimierz Rytleski, był Krzysztof Czepański, Zeno Zdrowowicz i ja. To ja tak mniej głębi było. Mhm. O tu ląduje. Widzimy nakrapiany ptak. Też do tego pierwszego widzę boksu. Ale zobaczymy, czy tam będzie. Nie, chyba przyleci na inne wejście. Przeszedł na ten drugi lot. Wejdzie i będziemy wiedzieć, do kogo należy gołąb z ósmego miejsca. To jako ósmy już, nie? O, już jest pewnie odbity. Pewnie już się odbił, nawet wszedł, się cofnął. No już wszedł, nie. Tak, już wszedł. I czyj to jest? Bronisław Mączyński. Bronisław Mączyński, to jest kolega z Poznania. Czyli mamy 8 gołębi. Troszeczkę jeszcze nam do konkursu brakuje. Też jeszcze z tych 140... Ilu? Jeden czy dwóch, co wypuszczone zostały? Też jest ich jeszcze
nawet nie ma 10%, ale będziemy czekać. Pełni optymizmu, nadziei, że przylecą. Widzimy, że chyba stanie się regułą, że te gołębie odpukać będą tak pojedynczo przychodzić, bo mamy już gołębia 9, on tu gdzieś krąży. No kurczę, o jest tam, widzimy. Krąży. Ty on nas ciągnie, czy nie przejmie? Ale jest, tam. Zobacz. No i dobrze, widzę. Ale jastrząb nie ma chipa, to wiesz, nie będzie lądował, nie? To nie odbije się. Chyba, że w żołądku ma jakiegoś gołębia chipa, to wtedy się odbije, nie? Ale sobie tutaj gołąb lata. My czekamy, może się jakaś wielka grupa gołębi pojawi, ale tutaj widzimy, ten pięknie ląduje. O, siadł na dachu. Za chwilę będzie, o już siada. Teraz wiatr tutaj zaczął się, o, szybko widzimy, wszedł. Jest jeszcze następny? Dobra, to zobaczymy, czy to jest gołąb. Gołąb numer 9. O, wejdziemy, zobaczymy. To jest gołąb kolegi Mariusza Babińskiego. Tutaj z oddziału Mariusza Babińskiego to jest. Kogo? Pardon, nie oddział, co mi się pomyliło. Mariusz Babiński. Przepraszam, pomyliłem z Mariuszem Platą. Mariusz Babiński w zeszłym roku wygrał lot finałowy, nie? W tym roku dosyć dużo. 5 drużyn chyba zgłosił. Przed spółką zagadą z Joko. To słyszymy. Tak powinien. Od sprawiedliwego, bo a po drugie jeszcze wiatr pomaga, nie poczuje. No teraz się właśnie wzmógł tak troszeczkę. Kupuje. Rano mają. Niby nie było wiatru, ale teraz jest bardzo silny i dlatego te gołębie. Dziesiąty siada, koledzy. Tak, o jest, widzimy. Ale niebieski, z kierunku przychodzą. Niebieski białolot. Seba, to będziemy mogli długo podziwiać. 47 do konkursu jest, bo się pomyliłem tam, o, ale 47. Tu jest już pięknie, ląduje. O, widzimy. Tak, wszystko z kierunku, żadnego na razie nie mamy przewianego. Siedzi na wlocie. Wchodzi, pewnie się już, o, jeszcze się mógł nie odbić. Antena troszeczkę głębiej jest. Tu mamy taki system wlotów zrobiony, dopasowany do konstrukcji anten systemu AMC. Antena jest około 8-9 cm głębiej schowana, to zapewnia nam po prostu pewność odbicia. Głębie zawsze, kiedy przechodzą... Co? Odbiło go? Ewa i Tomasz Bobro. Jak? Bobro? Ewa i Tomasz Bobro. Ewa i Tomasz Bobro. Także gratulujemy, to jest 10 gołąb. Podszedł bliżej, a się cofnął niestety. No zobaczymy. Czekamy w międzyczasie na kolejne ptaki. W kondycji widzę dobre są, wracają, nie? Nie ma żadnych tam takich, że jakieś wyczerpane. Liczy cały czas, że cała grupa przyjdzie za chwilę. No, zobaczymy. Ale widzę, że się to rozbijało i tak. Tutaj słyszymy w tle, tam tartak pracuje, tak? Tartak? Nie, znaczy tam zakład stolarski. No to maszyny jakieś tam stolarskie, taki hałas trochę jest. Proszę? Program ogrodowy produkuje. No tutaj jest coś takiego, Czersk to powiedzmy, są takie miejscowości w Polsce charakteryzujące się pewnymi przemysłami. Tutaj Czersk to jest miasto stolarzy. Takie drugie miasto jest jeszcze, tak się nawet wita, to jest Dobrodzień pod Opolem tam. Też jest bardzo dużo stolarzy, tam nawet jak się wjeżdża, miasto stolarzy, tam są fabryki, ale tutaj tak samo mamy i dużo fabryk. O, zobaczmy. Jest 11. 12 jest już z nim razem. O, to zaczęły. Seba, to już masz grupę. 13 jest jeszcze. Ten już z tyłu przyszedł. O, 3 kolejne gołębie siedzą już na wlotach. Zobaczymy, czy wejdą. O, i widzimy tutaj około 15 gołębi taka grupa. O, 20 może nawet, coś takiego. Zobaczymy zaraz. Dosiadały, to będziemy widzieć, czyje są one. I doczekałeś Seba grupy, widzisz? 18. No, 18 już ten kolega szybko policzył. No, skarbnik to wiadomo będzie umiał liczyć. No właśnie, o czym gadamy. No. O, i siadły sobie tutaj, widzimy całą grupą już. I nawet te, co były wcześniej, zobacz, nie weszły jeszcze, a te już wchodzą. Teraz sobie pójdziemy zobaczyć, ile ich jest razem. Widzimy, nie są żadne jakieś zmęczone. Tam jeden ma może opuszczone skrzydła, dwa. Ten na dole, co wylądował, no, trochę słaby jest jeden. Ale na pewno wejdę. Większość weszła, tam
kolega Sebastian nam zaraz powie. Zobaczymy sami zresztą. Popatrzymy sobie też przy okazji od razu u kolegi Henka Pawlickiego, czyli dwa gołębie mamy jeszcze na gołębniku. A tutaj zobaczymy jeszcze, o, pokażmy. Ja myślę, że warto przy okazji tutaj powiedzieć, bo teraz jeszcze komputer nie posortował tego według pozycji, tylko według czasu. Nie, nie, posortuje, tylko, no, tylko napisz, ten, kliknij ale na to miejsce, kliknij miejsce, warto... kliknij miejsce. Mhm. O, już jest posortowane i odwrotnie. Odwrotnie, bo teraz, o, i teraz, o, teraz mamy 30 mamy gołębi razem. Proszę bardzo. W kolejności są. Ja powiem, wytłumaczę jeszcze, system działa w ten sposób, że jeżeli mamy 4-5 anten, on odczytuje poszczególne anteny po kolei i jedną tu mieliśmy czyta, teraz taki przykład, że jedną odczyta, drugą, trzecią, czwartą i po kolei. I jeżeli na pierwszej antenie na przykład gołębie przyleciało 4, a na innych 2, no to wiadomo, że musi odczytać tą antenę 4 razy. W związku z tym czas, który jest z tych dwóch pozostałych anten, on przez ten czas jest zarejestrowany, ale pozycja jest ustalona dopiero po odczytaniu tych wszystkich gołębi. Stąd się może zdarzyć, że w pewnych momentach przy większej ilości gołębi i odczytywaniu z różnych anten, bo ten system jest tutaj około 20-30 metrów długi, kable czy nawet więcej jeszcze, po prostu trzeba poczekać. O, grupa przyszła! No. Jest kolejna grupa z 10-12 gołębi. Ile jest? Ile jest jakieś więcej. Myślałem, że kolega policzył szybko i wszystko. 14. 14, no. Widzimy. O, widzimy tutaj. No te już troszeczkę przewiane chyba są. Ale będą sobie wchodzić. Te gołębie. Szybciutko, ładnie wchodzą, nie? Nie ma żadnych problemów. Proszę? Jak za dużo nie na terenie wchodzą. Tak, tak, tak. Cały ten terenie się długo ogląda, przeganiają to. Tu będziemy teraz patrzeć, tylko my to mamy troszeczkę problem, bo spod słońca jest i z kamerą tak nie za bardzo, ale my to na pewno co trzeba zarejestrujemy. No, gdzie mamy piątek, jutro loty są, my jutro będziemy... 45. No mówię, jutro, dzisiaj u kolegi Sebastiana jesteśmy, a jutro jedziemy do Głogowa, do kolegi Romana, Roberta Zguda, do Manfreda Buli, oni tam wspólnie lotują. Zobaczymy jak w Głogowie, a w niedzielę postaramy się odwiedzić kolegę Zbyszka Oleksiaka. Tam po drodze akurat nam będzie, także ten weekend będzie ciekawy, mam nadzieję. A później, kiedy już się loty zakończą na wspólnych gołębnikach, mamy przygotowane tutaj jeszcze też wspólnie z kolegą Sebastianem. Miejmy nadzieję, że tam mamy takie gołębie, że one będą odlatywane na te loty zimowe. Część może gołębi, które tutaj się wykupi ze wspólnego gołębnika od kolegi Sebastiana też zostanie. Będziemy nimi lotować, żeby też podczas, kiedy już inni nie lotują, sezon jest martwy, można powiedzieć, zawsze troszeczkę tych emocji związanych z oglądaniem przylotu gołębi wśród hodowców było. O, patrzymy, czy tutaj coś będzie. No, na razie nic nie leci, ale tak jak kolega, ile dwóch do konkursu, prawda? Pójdziemy teraz, jak mamy chwilkę zobaczyć, jeszcze oglądniemy, bo u kolegi Henka Pawlickiego na Miejskiej Górce dzisiaj też był lot konkursowy numer 2, ta miejscowość była inna, zaraz zobaczymy. Wspólny gołębnik Miejska Górka, to była Cybinka i on ma na dzień dzisiejszy 23 gołębie, nie, pardon, co ja mówię, pardon, bo mi się przestawiło tu, o, jest 197, a zakoszował tych gołębi na lot, zobaczmy. Większe skupienie, widać. Tak, 200. 200, przepraszam, bo tutaj muszę. Trzeba, niestety, tutaj jakiś komputer realizuje te. Że... O, Jezus, jeszcze raz. Cały czas wysyłane są pliki aktualizujące na stronie internetowej, widzimy. 262, czyli jak 262 zakoszował, teraz ma już 197 gołębi odbitych, czyli dużo więcej proporcjonalnie niż tutaj. Zobaczmy tutaj teraz tak u kolegi Sebastiana. Popatrzmy te gołębie, jest 45 gołębi. Tak jak kolega Sebastian mówił, do konkursu brakuje jeszcze 2 gołębi. O, jest kolegi Sarzyńskiego, 46 już jest nawet, o, Galiński, kolega Bittner dla hodowców, Szefer, no dużo różnych hodowców. Tu sobie możemy na stronie internetowej to wszystko zobaczyć. Tam jest też od razu to też wyświetlane. O, także my sobie tutaj pooglądać możemy spokojnie wszystko. O. Chwilowo nie ma nic, tak? O. Dobrze. 46 gołębi już jest odbitych, Sebastian, czyli jednego brakuje. 46, no nie ma tych, nie, tych
A, dzisiaj nie ma właśnie. Dzisiaj nie ma żadnego z tego, co się na czerwono tutaj na systemie odbija. A powiedz, Sebastian, kto jechał z gołębiami? Krzysztof Czepański tutaj zarejestrował. No, kolegę Krzysztofa na pewno znamy, on tu i tak był i kibicem i byliśmy u niego też kiedyś na locie. A potwierdził pan Roman Góra, który tam jest przedstawicielem z ramienia PZHGP. Tam między innymi potwierdza w miejscowości Płoty, ale w związku z tym, że mieszka w Resku, to nie chcieliśmy tutaj, do tych Płotów. Tutaj bardzo ciekawie jest, bo kolega Sebastian na stronie internetowej tak rzetelnie robi, zawsze przedstawia nam mapy pogodowe, jakie są na dane dni, kiedy loty są organizowane, przewidywane, jakie są, dba o to, żeby zawsze był protokół z wypuszczenia gołębi, żeby tam był jakiś potwierdzający, no po prostu stara się, żeby to wszystko było transparentne i żeby nikt nigdy nie zarzucał, że coś tam było źle wypuszczone, czy jakieś, czy warunki, czy miejsce właśnie ta, no zobaczymy. Co, jest coś? Jest, jeszcze jeden i 47, czyli to jest ten wyczerpujący konkurs, tak? Czyli by była 1/3 gołębi. Konkurs u Ciebie jest 30%? 33. 33, czyli to jest właśnie ten 33-procentowy gołąb. Zobaczymy. Widzisz, Sebastian Jastrząb im nie zaszkodził. Latał. Ale chcę powiedzieć, bo to boli, bo z ostatniego lotu gołębie wróciły właśnie i w tygodniu 6 gołębi prawdopodobnie jaszczą tutaj przypłoszył i w ogóle się nie pojawiły. W poprzednim tygodniu również takie zdarzenie miało miejsce, wówczas 8 gołębi odleciały. Później się okazało, że na drugi dzień wróciły, ale dwa również zginęły. A tym razem żaden gołąb do tej pory nie wrócił. To się zdarza. To miało... Zdarza, to jest takie ryzyko już tam. No ale Sebastian, każdy, kto lotuje gołębiami, to wie, że... To wie właśnie. Nie? Jesteśmy na to... To nie tylko jastrząb, to są jeszcze inne czynniki. Łapacze. W zeszłym roku tutaj tyle gołębi nie zginęło. No ja mogę powiedzieć, że mi ze 115 koło domu zginęło. Tutaj mieliśmy teraz w niedzielę pierwszy lot, nie? Tam na internecie mamy, jak wyglądało też pojenie. Bardzo ciężkie, żeśmy tu mieli w oddziale, że... Ile gołębi oddział? Niektórzy do zegarów mieli 10% gołębi. Nie? A ile gołębi wszystkich oddział nasz puszczał tutaj? Razem było? 2000 było. 2000. 2000 a, przy, a na składaniu zegarów ile było? Ile przyleciało? Znaczy niektórzy mieli dobrze, a niektórzy 10% mieli gołębi. O, patrz tam, gapy. A ten lata ciągle. Ale to z tego, co tutaj słyszę i nawet z uczestnikami rozmawiam, to wiem, że i w Toruniu duże straty są. No są po prostu. Bardzo duże, tak. Z panem Bronisławem Łączyńskim rozmawiałem, że tam w Poznaniu też co lot to dużo gołębi ginie. Nie? Są oddziały, które jakoś tam mają już trochę więcej szczęścia i mniejsze straty. Właśnie w niektórych oddziałach. Się nie chcę, mają to pewne są lekkie lotie, inaczej mówiąc. No co? Zepchnęło na dół, wiadomo jak wieje, a po prostu ci przychodzą. O, siadł ten gołąb tam, czyli zobaczymy. 47 gołąb. Kamil, tam odczytaj nam za chwilę, kto, czy to gołąb jest. Jeszcze nie wszedł, ale zaraz będziemy, to Sebastian pójdzie, widzę osobiście i będziemy też zobaczyć. O! Teraz zaczęło i to od przodu właśnie. No właśnie stamtąd. On chyba odbił się, zobacz, bo się odbił, bo on wszedł cały. Bo teraz już wszedł też znowu, ale znowu się cofnął. Koledzy cerscy, tak? To jest z oddziału tam chyba pod Toruniem, co? 0,35? Grudziądz, no obydwa w tym roku teraz mają. Jak, jaki oddział to jest? Grudziądz, no mistrzowie Polski. Cerscy? Grudziądz. No. Oni lotują oddzielnie, no Mariusz takie w sumie ma wyniki takie na skalę Polski, ale widzę, że obydwa gołębi. Co ciekawe, właśnie w zeszłym tygodniu to te 8 gołębi zginęło i któryś właśnie z tych ich gołębi doszedł. I ja go prawdopodobnie od razu na drugi dzień zakoszowałem i również wrócił z tamtego lotu, nie? Bo stan mi się zgadza, a się okazało właśnie, że dwa gołębie zginęły, a dwa tutaj doszły, nie? Mhm. Innych właśnie tutaj. Tutaj mogę powiedzieć, że takie mistrzostwo tradycyjne robię. Tutaj robi właśnie. Ręcznie, co prawda, to wyliczam i to nie jest jakieś tam o pieniądze, tylko tutaj są sponsorzy tego mistrzostwa. Sklep internetowy kolega dla hodowców. Piotr Wojciechowski, u niego kolejny gołąb jest. Czy to jest ten sam? Nie wszedł jeszcze, ale zobaczymy. Kolega Piotr Wojciechowski, tam u niego byliśmy, on Propolis i Orni Mix naturalny, takie dwa produkty miał i on te gołębie, te produkty nam tutaj też przekazał na gołębnik do testowania, my też w Toruniu je mamy, też rozdaliśmy kilku hodowcom tutaj do testów. Tutaj też przygotuję takie paczki, tutaj sklep dla hodowców.pl przygotuje trzy paczki o wartości 200 zł każda. Dla hodowców, przypomnijmy, to są hodowcy, jakby to się kojarzy, z Krosina. To jest tam oni w zeszłym roku też organizowali gołębnik. Wspólny w tym roku zrezygnowali, o, ale mają tutaj też cały czas aktywnie. Tutaj gołębie też tutaj są bodajże, tak, nie? Tak. Nawet tutaj widziałem, że były chyba. Nie? Jeden nie był zakoszowany. Pokażmy. Jest, jeden, o, dla hodowców jest, widzimy. O, nawet dwa. Dwa są. Także tutaj te gołębie
też są tutaj, biorą udział w rywalizacji. Ale tutaj przypomnijmy, pierwsze miejsce z tego lotu numer 3, kolega Grzegorz Rybarczyk. Tobiczek Babiński, Adam i Rafał Fusowski. No kolega Sarzyński, Andrzej będzie niepocieszony, bo jako czwarty przyleciał jego gołąb. Aczkolwiek, znaczy wszedł jako czwarty, ale były on te gołębie, przypomnijmy, to przyszła grupa, jak będziemy widzieć, cała taka. Teraz mamy 47 gołębi, tak? Odbitych już, zobacz, Sebastian, na dół, czy on się odbił tam? 47, tak. 7, ale to ten był, bo tam jeden chodzi, to jest ten, co chodzi, czy nie? Tak, tak, tak. Nie wszedł jeszcze. To jest jedyny ten, nie chce coś wejść, nie? Ale wszedł, ale on odbił się, tylko cofnął. No. Dobrze. Czekamy dalej.